Do szpitala przyjeżdża 37-letni Konrad Grodecki. Mężczyzna wrócił właśnie z półrocznego kontraktu w Kanadzie i na lotnisku bardzo źle się poczuł. Doznał silnego kołatania serca, zasłabł i uderzył głową o podłogę. Towarzyszy mu koleżanka z pracy, a jednocześnie kochanka, 28-letnia Magda Grzegorczyk. To znaczy, że ja cię kocham. Mężczyzna jest zaskoczony wyznaniem kochanki. Dla obojga miał to być niezobowiązujący związek, a 37-latek nie zamierza wiązać się z kobietą. Ma żonę i nastoletnią córkę i nie chce tego zmieniać. Naprawdę bardzo dobrze mi było z tobą, ale przecież ty jeszcze w tym tygodniu wracasz do Kanady. No właśnie, chyba nie, no w takiej sytuacji. Jak to nie? Ja nie mogę tak po prostu zapomnieć o tym naszym wspólnym pół roku. Zdaję sobie sprawę, że przede mną na kontraktach miałeś inne kobiety. Ale to już jest nieważne. Konrad, ja czuję, że ze mną to nie była tylko taka zabawa. Chciałabym z tobą być już tak naprawdę na zawsze. Ale nie tak się umawialiśmy. Ja mam żonę. Wiem, ale no nie możesz być z nią szczęśliwy, skoro nam razem jest tak cudownie. Kochanie, my musimy być razem. Jesteśmy dla siebie przecież stworzeni. O Jezu, chyba niepotrzebnie tak z tym wyskoczyłam. Panie doktorze! Tak? Panie doktorze, błagam, niech pan ratuje mojego partnera. On zasłabł, nie może oddychać. Co się dzieje? Serce! Nie mogę oddychać i serce wali, jak oszalały. A ta głowa? To przez to serce. Źle się poczułem na lotnisku i uderzyłem głową o posadzkę. Rozumiem, dobra, proszę sobie usiąść na wózek. Pojedziemy na salę, zrobimy od razu EKG, dobra? Dobrze. Pacjent jest spanikowany. Regularnie zdradza żonę na służbowych wyjazdach. Jednak do tej pory żadna z kochanek nie chciała wiązać się z nim na stałe. Mężczyzna był przekonany, że tym razem również szybko rozstanie się z 28-latką i wróci do rodziny. Teraz nie wie, co zrobić. Kłopoty, doktorze. Dobra, proszę się położyć. Proszę pana, jeśli są jakieś prywatne problemy, to proszę się nimi zająć dopiero po wyjściu ze szpitala. Teraz najważniejsze jest pana zdrowie. Dobra, spokojnie. Bardzo chętnie, tylko to źródło moich problemów znajduje się dokładnie tu za ścianą. Magda, ta szatynka, ona oznajmiła, że musimy być razem, a ja mam żonę. Dobrze, proszę, ja wszystko rozumiem, ale proszę się uspokoić, bo mi pan utrudnia badanie. Ta rana na głowie na pewno nadaje się do szycia, dobra? Dobrze. Łatwo się panu mówi, ale jeśli ona się załamie, gdy ją zostawię, albo coś sobie zrobi, ja naprawdę jestem słaby w tej kolorze. Dobrze, proszę pana, teraz proszę oddychać spokojnie i nic nie mówić, dobra? Momencik. Pacjent boi się, jak kochanka zareaguje na rozstanie z nim. W ogóle nie bierze pod uwagę, że mógłby porzucić dla niej żonę. To jest jakiś drań, co? Ale ja naprawdę kocham swoją żonę. To wspaniała żona jest właśnie i cudowna matka. Tyle, że no, do seksbomby tej trochę daleko. Proszę teraz nic nie mówić. Dokładnie, proszę pana. Momencik, dobra? Mamy? Dlatego też, no, lubię się od czasu do czasu z jakimiś kobietami zabawić. No, to rozumie pan. No, ja rozumiem, że to wszystko jest dla pana ważne, ale naprawdę proszę skupić się teraz na swoim zdrowiu, dobra? W EKG mamy migotanie przedsionków z szybką czynnością komór, około 150-160 na minutę. Ciśnienie 110/60. Proszę powiedzieć, miał pan już wcześniej takie problemy z sercem? Tak, jakiś rok temu. Lekarz powiedział, że to przez tarczycę i dał mi skierowanie do endokrynologa. Ten przepisał mi jakieś leki i wszystko wróciło do normy. No ale był pan później na kontroli z tą tarczycą? Nie. Gdy wszystko wróciło do normy, to dałem sobie spokój i z wizytą, i z lekami. A kiedy pan odstawił te leki? Jakiś miesiąc temu. Stwierdziłem, że nie ma sensu. No, trucie tą chemią. No to niestety bardzo źle pan stwierdził. Pański dzisiejszy stan jest właśnie spowodowany odstawieniem tych leków. Proszę nigdy więcej nie robić tego bez konsultacji z lekarzem. Wszystko wskazuje na to, że mój pacjent cierpi na zaburzenia rytmu serca związane z nieprawidłową pracą tarczycy. Jego serce zachowuje się tak, jakby cały czas było w biegu, przez to uczucie kołatania oraz przemęczenie. Niestety zachował się skrajnie nieodpowiedzialnie, na własną rękę odstawiając leki, które przepisał mu endokrynolog. Bo to właśnie dzięki nim jego tarczyca funkcjonowała prawidłowo i nie zaburzała pracy serca. Z pewnością będzie on musiał kontynuować leczenie hormonalne.